Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Tiny Tales: Serce Lasu, a skończyliśmy na tym, że otworzyliśmy sobie dom kapłana, także możemy tam wejść i zerknąć, co jest w środku, ale najpierw jeszcze zerknijmy do naszego inwentarza. Mamy kryształ wody, korkociąg, otwieracz do puszek, kreda, ptasie pióro i medalion. Zerknijmy jeszcze na mapkę. Wioska Bobrów, tutaj jeszcze wejdźmy. Tu jeszcze jest coś do zrobienia. No proszę. Mamy korbkę z pozytywki. Korbka z pozytywki, tu coś jest. Obawiam się, że nie zapamiętam tych symboli. Lepiej, jeśli je zanotuję. Mam kredę, ale... nic więcej. Dajmy jeszcze mapę. Zerknijmy tutaj. Czy do bogini Bobrów? Brakuje kwiatka w jej wianku. Ale nie mam kwiatka żadnego, żeby mógł jej włożyć. Tu coś jest jeszcze? Coś tutaj pogrzebano. Kurczę, nie mam też żadnej łopaty. Kreda, dobra, nic tu nie zrobię na razie. Brakuje niektórych części maszyny, bez nich raczej nie zadziała. Dobra, no to wróć. Za wysoko. Dobra, tutaj nie będziemy kombinować, jednak wejdźmy do tego domu kapłana. Witam. It is unusual to see one of your kind in this village. You must really be desperate to come to me for help. The goddess descended into her shrine a few months ago, and since then, beavers have been working on creating a sturdy dam. To enter the temple, you must show balance with the elements. Solve the task before you, and you shall be granted passage. Dobrze, szefie. Porozglądajmy się najpierw po tym domku za gorąco. Nie złapię ich gołymi rękami. No raczej. Co my tu mamy? To symbole czterech żywiołów. Ognia, ziemi, powietrza i wody. Mam kryształ wody. Tak. Powietrza. To może pióro? Nie? Dobra. Kreda mi została otwierana. No nie ma nic akurat. Ziemia. Kreda do ziemi? Nie bardzo. Dobra. Nic tu i tak teraz nie działam. Muszę sobie poszukać tych kryształów. Gdzie indziej. O, korba. Dobra, papier. O, mam pusty papier. Będziemy mogli sobie tam iść zanotować. Muszę udowodnić, że jestem godzien wejść do świątyni. Zaraz mu to udowodnimy. Cóż to jest? Pokrętło. Tak, mogę sobie pokręcić teraz. Ja bym proponował iść w okolicy świątyni. Zaraz tutaj zerkniemy, co tam jest, ale tu mamy papier. Kreda. Haha, mamy rudę. I kolejne zaklęcie. To jest to. Teraz mam pomarańczowe. I... chwila prawdy. Tarcza. Dobra, zerknijmy, co tutaj jest ciekawego. Odłamki kryształu. Aha, dobra, już wiem, które odłamki. No i mi został jeszcze jeden. Dobra, szybko poszło. Cały kryształ. Kryształ ziemi. Ta kartka z kombinacją. Tu może teraz pójdziemy. Tu i tak jeszcze jej nic nie mogę włożyć. Może tutaj coś, tutaj też. Może tu pokrętło? Nie. Tutaj nie. Coś tu pogrzebano, tutaj też sobie nie pokopię. Za wysoko. Nie ma, nie ma. Medalion. Daj mi tą mapę. Tutaj przecież. Mamy pokrętło do zamka, no się do kłódki. A tu mamy szyfr. Czyli lecimy po kolei. Tak. Teraz. No. Poszło. Mamy sztychówę. Tak, łopata i mamy koło zębatę. Zobaczmy ten mechanizm teraz. Co, jeszcze nie? A tutaj, dobra. Kurczę, też nie brakuje 3. Może tu będzie zakopane. Albo tu będzie ten. No nie, dobra, kryształ ziemi mamy. A, tak myślałem, jest. I kolejny kryształ, jeszcze jeden mi brakuje. Mam powietrze, ziemi. Wody już mam. Jeszcze jeden kryształ. I 2 zębatki. Chodzimy tu, włożymy mu te kryształy. No i kryształ ognia. Skubaniec gdzieś się sobą. Tutaj już nic nie ma. Aha, tu jest kryształ ognia, właśnie. Ale to tak nie wezmę tego papierem, nie. Może to polać czymś. Dobra, uciekamy stąd. Tutaj już też nic nie ma. If you manage to enter the cave, look around for a goddess idol. I lost it there a while ago, now I can't get it. Tutaj musimy coś zrobić. Za wysoko. Może to przeciąć jakoś. Kurczę. No. No ale jazda. Szczypce, dobra. Teraz się wszystko wyjaśniło. Mamy teraz. Kryształ ognia możemy mógł teraz włożyć do kolekcji. Pyk. Jaka instrukcja? Aktywuj połączenia między punktami. Każdy punkt powinien być połączony tyle razy, ile wskazuje jego cyfra. Mhm. Udało się. Cóż to za kryształ? Fioletowy kryształ. Ale od czego jest ten kryształ? Powiesz mi? Your instincts are truly great, Max. I believe you got them from me. I know you have been searching for me, but I couldn't reveal my identity. I am sorry for leaving without a goodbye, but now is not the time for talking. I will let you enter the shrine and support you from here. Good luck, my son. Witam, ojcze. Fajnie się rozmawiało, ale muszę iść. W środku jest miejsce na kryształ. Mam klucz. Dawaj mapę i okolice świątyni. Proszę. Dziedziniec świątyni. No dobra. Tu możemy teraz użyć naszego korkociągu. O, kryształ jakiś. Kryształ z ołtarza. Zawartość nie wypłynęła razem z wodą. Nie potrafię jej sięgnąć. Ale mam szczypce, także udało się. O kurczę, tam dwie rzeczy były. Kryształowy żołądź. Mam medalion. O! Mogę sobie go ukończyć. No dobra, to już mam dwa kryształowe żołędzie. Dwa kryształowe żołędzie, tu jeszcze jest... Tu jeszcze jest minigra, dobra. No to szukamy. Dalej co? Nuta, tu jest. Gwiazda, serce, zegarek, dzwonek, sznur, żołądź, nie? O, patyk. O właśnie, mamy wszystko. Co z tego powstało? Odłamek. No dobra. Tak, tutaj wszystko i teraz możemy podejść w to miejsce tutaj. O, kwiatek. Właśnie go potrzebowałem. To wyobrażanie bogini. Jej dłonie są wyciągnięte tak, jakby miała coś trzymać. Na przykład kryształowe żołędzie. O kurczę, świątynia. Jak to otworzyć? Czy coś pominęłam? Pominąłem? Kurczę, jestem cały czas przyzwyczajony do bohaterek, a nie bohaterów w grach Artifexu. Ale tutaj możemy się cofnąć i włożyć ich tego kwiatuszka. Proszę. Symbole na jej brzuchu wyglądają jak przyciski. Nie znam jednak kombinacji. Czerwone, dobra, jest ok. Tak, i procenty. Połowa pokrywy. No dobra. Teraz możemy wrócić do świątyni. You aren't allowed to enter the shrine of the great Manala. Leave. Leave. Okej. Nie ma innego sposobu, jak po prostu odciąć torbę. Daj mi tą torbę, zobaczymy, co jest w środku. O, kolejny diament. Będę musiał go podważyć. Pięknie. To teraz mam dwa kryształy z ołtarza. To trzeba teraz ułożyć jakoś odpowiedni symbol. I... już. Coś czuję, że to gniazdo nie powinno być puste. Aha. No to tutaj brakuje mi jakiegoś tego... kryształka. Tu też. Ten dym mnie dusi. Nie mogę podejść. Dobra, zerknijmy jeszcze, co tutaj jest. Płytki ze skrzyni. Ze skrzynki. Jakie płytki? Płytka ze skrzyni. Aha, dobra, już widzę. Wiem, o co kaman. Jest ich 10, tak? Ja już mam 7. 8. Dziewięć. 9. Pokaż się. Tu jest. No i dobra, mam kryształ. Teraz możemy zobaczyć, czy to działa. Muszę to przemyśleć. Dobra, już wiem. To ma być w tutaj. To ma być inny kryształ. Teraz możemy iść do tej pokrywy, zobaczyć, czy ją otworzymy. Mam kryształ, mam koło zębate, także możemy teraz wrócić i włożyć sobie od razu te koło zębate. Tutaj. To brakuje mi jeszcze jednego koła. Jeszcze jednego koła. Dajmy tą świątynię z powrotem. Proszę. A, już coś widać. Włóżmy sobie kryształ, ułóżmy sobie znak i zobaczymy zaraz tą tajemniczą postać. You? How are you always behind me? I will take you out once and for all. Instrukcja. Złóż tarczę, obracając i przekładając poszczególne części na właściwe miejsca. Następnie atakuj, obracając obrazki, aby stworzyć całość. Aha, on będzie mnie sobie tak dzigał, a ja będę układał puzzle. Mogę jeszcze je mogę obrócić. No to teraz to się kurczę porobiło. Dobra, jest. Mam pierwszy kawałek, jest dobrze. Mam drugi kawałek. Ten raczej tutaj nie podejdzie. Chociaż... Dobra, tak. Coś takiego. A i było blisko. Mam. A tu co? Aha, tu mam... O kurczę. Przecież... Zanim ja to... Może to mnie zadźga. Złóż tarczę i Złóż tarczę, obracając i przykładając poszczególne części na właściwe miejsca. Następnie atakuj, obracając obrazki, aby stworzyć całość. Jak z tego powstać całość? Dobra, już wiem. Szczur został usmażony. Dlaczego mu pozwolę uciec? To jest najważniejsze pytanie. Dobra, co tu jest? Aha. Idol bogini, tak? Idol bogini. Daj mi tę mapę. Proszę, ty go chciałeś. You found my idol. Oh, thanks. I managed to find this. Koło zębate biorę. Ostatnie koło zębate, które było mi potrzebne do złożenia mechanizmu. Daj mi to koło zębate. Instrukcja. Umieść koła zębate tak, aby się łączyły. Celem gry jest wprawienie w ruch wszystkich kół. Takie coś. Ej, wracaj, kolego. No to chyba będzie musiało być... Ten... Nie, to ten mały. Chodź tu. Nie, mały jest za mały. Tak. Mały. Bingo. Na tamie. No to jedziemy. Już? Szybko. O, tutaj jest... Nasza księżniczka. Tu coś jeszcze jest do znalezienia, chyba już nic. Dobra. Idziemy. Co się stało? Ten kot nie chce zostawić mnie w spokoju. Aha. To najpierw ty mnie zostawiłaś. I teraz mam ci pomóc, co? Co za baba normalnie? Co masz mi do powiedzenia? Max, why is it always you who helps me? Save the princess and I'll follow you. I found this. It might help you. Go! No jednak, mi pomogła. Gwiazda. Przydałaby się jeszcze jedna gwiazda. Utknęło. Muszę to czymś podważyć. Kurde. O, tu jest. Agrafka. Agrafka? Nie agrafka. Spinka. Biedak utknął w tym plastiku. Muszę go wydostać. Kurczę, nie mam jak. Nie mam jak go wydostać. Ale mam zaklęcie. Proszę. Co tym razem otrzymamy? Cóż to za czar? Sen. Chyba zadziałało. Kot śpi. Przed wieżą. Daj mi tą buteleczkę. Tutaj coś jeszcze jest. Numer 9. Myślę, że trzeba kilka kotwic. Tak, dokładnie potrzeba 3 kotwice. 3 kotwice do otwarcia tamtej skrzyni. Tutaj potrzebuję 3 gwiazdy. Tak, kilku elementów brakuje. Legowisko kota. Zobaczmy, co on tu ma ciekawego jeszcze. No już nic, butelka wody. Dobra, tutaj nic nie zrobię. Tutaj nic nie zrobię, zobaczmy. Zobaczmy tutaj, no właśnie. Szukamy elementów. Nutka, jest tu jeszcze nutka? Jest. Nuta, śruba jakaś. Jakiś kwadrat. Kostka. Nożyczki. Strzała. Guzik. Kurczę, jeszcze raz. Guzik. Tu jest chyba szpilka. Jak dobrze widzę. Tak, szpila. Znaczek. Biedronka i teraz pióro. Mamy wszystko. Mamy wszystko. Lepkie nożyczki, no. Przynęta jest na samym dole, w wodzie. Musiałabym ją wyłowić. Przynęta. Instrukcja. Umieść części rysunku z powrotem na właściwych miejscach, aby odkryć historię. Słońce, dobra. Zacznijmy od korony. Słońce w to miejsce i żołądź. Żołędź. Once before, rats and mice were at war, which lasted for many generations. However, after Ratus Ratburn was appointed the first rat advisor to the Mouse Kingdom, the tense relationship between the two races simmered down. Okulary. Tu jest jakaś karta, to czyli tu. I... No one knew the real intentions of the new advisor, and they all slowly began to trust him. Despite the increase in taxes, growing drought in the land, and his obvious great influence over King Oliver, over time a rumor spread that the real power lay in the paws of Ratus. Next. Tomek Żyba. Siekiera. I wiosło. Behind everyone's back, Ratus devised a devious plan, where he deceived the beavers to build a dam and block the water getting through to the Mouse Kingdom, slowly killing the plants and reducing food. His plan was to build the dam to the point where no water comes through, and with one powerful explosion, flood everything south of it. No, to ci chytry. Mamy drugą gwiazdę, jeszcze jedna. Tu jest. To jest przyszyte. No to odetnijmy to. Nie mogę tego odciąć? Dlaczego nie mogę odciąć? Dobra, nie będę się kłócił. Tu jest ta skrzynia. Zobaczmy, co w tej skrzyni. A nie, nie ta skrzynia. Drzwi. Gwiazdy były do drzwi. O, to co lubię. Dobra, zrobimy tak. Pięknie poszło. Parter. Wejdź do wieży, wespnij się na wieżę. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Lokomotywa. Dzwonek. Wstążka. Grzebień. Gwiazda. Numer 3. to był zegar. Ale też była trójka. Dobra, mam trójkę. Samolot. Klucz. Kijek. Liść. Ale to już jest ukryte. Dobra, tu jest liść. I potrzebuję jeszcze klejnoty. A klejnoty mogę gdzie znaleźć? Mamy klejnoty. Numer 3. O! Mamy jedną z kotwic, jeszcze dwóch brakuje. To pudełko jest zamknięte na kluczyk. Z pinką tego nie otworzysz, co? Nie jesteś dość sprytny, żeby to otworzyć. No niestety. Nie da się otworzyć. Muszę użyć czegoś do podważenia. Spinki. Mam ogień. Wow, jaki mocny płomień. No i co ja z tym teraz zrobię? Dobra, będziemy myśleć później. Tu jeszcze coś jest. Ta poduszka jest wypełniona puszystą watą. No dobra. Idziemy do góry. Wybieraj poszczególne gwoździe, by je wsuwać lub wysuwać. Celem gry jest wyciągnięcie wszystkich. Poszło. Pierwsze piętro. Widzę haczyk, ale musiałbym do niego coś przyczepić. Dobra. Przynętę. Nie przynętę? Teraz mamy agrafkę. To muszą być wstępne plany budowy tamy. Spinacz. Mamy ołówek. Z linijki nie potrzebujemy? Chyba nie. Szydełko. Mamy szydełko. Tu coś jest, jakaś tablica. Trójka, dziewiątka. Brakuje środkowych przycisków. Być może je usunięto. Karta jest wysmarowana farbą. Nie mogę jej umyć. Trzeba to rozwiązać w inny sposób. Tu jeszcze coś jest. O, może to. Rozpuszczalnik. Muszę to przemyśleć. Może na szmatkę? Może na szmatkę najpierw trzeba wylać, co? Też nie. Przed wieżą. Tu coś jeszcze jest. Okno jest zamknięte od wewnątrz. Może mógłbym coś przeciągnąć i otworzyć. Przeciągnąć i otworzyć. Mam drugą kotwicę. Jest dobrze. Tu coś jeszcze. Właśnie, szydełko. Rach, ciach, ciach i mamy kotwicę. Kotwicę, tak. Teraz możemy sobie otworzyć tą skrzynię. I zobaczyć, co w środku się kryje. Szóstka. Brakuje mi jeszcze jednego numerku. Jeszcze jednego numerku mi brakuje. Parter, pierwsze piętro. Dobra, to włóżmy tą szóstkę. ten rozpuszczalnik nieszczęsny. Trzeba jakoś... go użyć. Wróć. Jaki mocny płomień. Ołówek. Nożyczki, no proszę. Teraz mogę to rozciąć. Wata. I mogę to zamoczyć w rozpuszczalniku. Dzięki czemu będę mógł wyczyścić kartę z farby. Jakież to było proste. Instrukcja. Aha. Instrukcja, ale to... będzie nam potrzebne, jak zdobędziemy ostatni numerek. Siódemka. Dobra, wracamy teraz. Wracamy. Tu mamy siódemkę. Mamy instrukcję. Zmień numery w ramkach tak, aby suma w każdym przypadku korespondowała z numerem zapisanym na drewnie pomiędzy nimi. Tu jest 15. 4, 4, 1. Tak. 2, 6. Pięknie. Udało się. Boczny pokój. Są na szczycie wieży. Mam gąbkę. Co tu mamy? Klucz jakiś. Ten brud nie zejdzie przy użyciu samej wody. Sucha gąbka. Proszę. Przy użyciu samej wody, no nie, no ale... Dobra, może tutaj coś znajdziemy. Klocek. Szukamy klocki. Klocki Lego. Mój kolego. Ach, jeszcze jeden. Mamy to. Schody. Ej, wróć. Wróć. Muszę mieć uchwyt, żeby otworzyć te drzwi. Dobrze. Jak musisz, to musisz. Tu coś jeszcze jest? Mydło. Mydło. Dobra. To mydłem go. Gdzie to jest? To zbyt ciężkie, żebym był w stanie to utrzymać. Powinienem znaleźć coś do podparcia. Ołówek. Co to jest? Uchwyt drzwi. Pięknie. Szczyt wieży. I will flood the entire Mouse Kingdom. Rats will rule again. Dobra, wypadałoby to jakoś zgasić teraz. Potrzebuję wody, żeby zgasić ogień. Co tu mamy? To kołowrotek, duży dużej wędki. Tylko brakuje szpuli. Dobra, tutaj co jest ciekawego? Aha, tu są te dynamity. Chodźmy tutaj na taras. Kapsle. Szukamy kapsli. Ach. Myślę, że to szybciej pójdzie. Jeszcze 4 kapsle. Ej, wracaj. 3 kapsle. Ale jazda. Jak je schowali chamsko. Trzy kapsle. One są tu na... A, tu jest jeden. Jeszcze 2. Tylko dziwne, bo ja wcześniej w to naciskałem i nie zadziałało. No, na to też wcześniej naciskałem. Dziwne. No. Dobra, nie mam pytań. Nakrętka od butelki. Dobra, mam nakrętkę, czyli mam do czego nalać wodę. Wygląda na dostatecznie mocny, by przebić metal. Nakrętka od butelki. Drut. Proszę, jakie ładne wiaderko. A, no to dobra, to możemy teraz wrócić, tą szpulę założyć do tej wędki. Aha, jeszcze lina. I teraz wiaderko. I do wody. Ogień zgaszony. Księżniczka uwolniona. Możemy latać. Aha. Musimy teraz to ładnie ułożyć. Tutaj. Tu. Dobra, jedna strona zrobiona. Chodź, chodź. Druga strona zrobiona. Zmierzymy się z nim teraz pewnie. Okej, dobra. Dzieło nie ma lądu. Fragment pokrywy. Tak to wygląda. Dziewięć. 10. Mamy wszystko. Dobra, jest kula armatnia, teraz ten ląd by się przydał. To proch, może mi się przydać. Mamy kulę. Mamy proch. Papier? Do czego mi papier? Gwóźdź. No i proszę. To chyba instrukcja do działa. Mamy ląd. Mamy nawet zapałkę. Okej. Zobaczmy. Pierwsze ma być ląd. Drugie proch. Trzecie papier. Dobra. Damy radę. A nie, ląd. Ląd. Proch. Papier. Kula. Nie kula. Ubić to trzeba ładnie. Teraz kula. I odpalamy. Idealnie. Chodź, chodź, kolego, chodź. Dobra, wiemy już, na czym to polega. Także nie traćmy czasu na czytanie instrukcji, tylko weźmy się do roboty. Pyk. Pyk. No tu. Tutaj. Bingo. Ach. No, udało się. Udało się, już myślałem, że się nie uda. Ten tu, tutaj chodź. Takie coś tu. Proszę. A tak. I w ten piękny sposób zakończyliśmy naszą przygodę w Tiny Tales: Serce Lasu. Ja dziękuję osobom, które oglądały tę serię i zapraszam na bonus odcinek. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.